Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mój drugi wypad w życiu z Aeromoto, ale tym razem większą ekipą. Ze mną Damian Kurcz. Cześć, witajcie. Który też dzisiaj cały dzień filmował. Zobaczcie, tak. Nawet mikrofon ma w bocie. Tak. Tu, wszystko. Aparat hardcore. Jest również Tomek Show Pansewicz. Tomku, dzień dobry. Idę się przywitać. Dzień dobry. Co prawda ja nagrywam swój monolog, dialog. Już ja też nagrywałem, już nie nagrywam, bo wszedłeś mi w kadr. Bo myślałem, że ci bateria padła. A dzisiaj dużo się działo. Bardzo dużo. Tak, patrzcie, tak. Też człowieku prysunek, ale ty jakoś się uchowałeś. Wiesz co, bo ja już oskrobałem wodka. A? Ale nie było tak kolorowo na początku. Było super, słuchajcie, było super. Pierwszy wlot w kałuże piecem. Nie zapomniałem gogli założyć w ogóle, więc cała woda z kałuży, prosto tutaj maseczka błotna. I wtedy czujesz klimat, że jesteś w lesie, że jest szybko i jest pięknie. Szołek powiedział, że w lesie, ale jeździliśmy po legalnych trakach, żeby nie było oczywiście, na przepale i później, oczywiście. Żeby nie maskować. W sensie, że między drzewami. Drogi gruntowe, ładnie tak. Powiedziane. Chodźcie, pokażę Wam, co, a raczej kto jest dalej. Grzesiek Leszko TV gdzieś się chowa. Traktorek, czyli Huntrel, zanim podejdziemy do Grześka. Adam z Aeromoto. Dzięki Witam temu was. Człowiekowi mogliśmy dzisiaj pojeździć, zobaczyć nowe możliwości i świetnie pobawić się w terenie. A jak się bawiliśmy w terenie, to ja wam teraz pokażę. Patrzcie tutaj, co się dzieje. To jest oczywiście Polaris RZR wersji 1000 z takim wielkim zawieszeniem z przodu i z tyłu. Wielowahacz, ale na takim monowahaczu, takim bardzo dużym. Patrzcie, jakie to wszystko jest brudne. No było jeżdżone. W środku też nie było oszczędzane, po prostu było naprawdę bardzo fajnie jeżdżone. W różnych warunkach, w różnym terenie. O, jest Grzesiek Leszko MotoTV ze swoim niezawodnym Ze swoim szpejem. Niezawodnym patyczkiem, tak. Będę chodził, za chwileczkę będę nagrywał, bo naprawdę mega super fajnie. Sami widzicie po włosach, co się wydarzyło. Myślę, że jest ok. Nie, ty masz bardzo ładną fryzurę. Jest elegancko. Słuchajcie, to co dzisiaj się tu wydarzyło, to jest po prostu koniec świata. Znowu byłem pierwszy raz, w błocie drugi raz. Zabawa z takimi kładami, z takimi UTV, już się nauczyłem. Mega sprawa, koniec świata po prostu. Mózg nie nadążał za przyrodą, zrobiliśmy więcej niż się dało chyba. Ale pojazdy są w całości, mega fajnie. Także ja zaczynam kręcić tym oto moim patyczkiem. Pierwsze twoje wrażenia z RZR-em? Mega, nie no mega w ogóle. Jakie wrażenie, przecież widzicie co się działo. Tak, skoki. Jazda na dwóch kołach, skoki i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. A ty masz nagrane na dwóch kołach. Troszkę coś tam mam nagrane, ale to taka jazda mega na granicy. Także, a poza tym traktorkiem ten taki wyjazd, gdzie on nie chciał i nie mógł i bardzo mu przeszkodziło. Nie no mega, no co tu dużo gadać. Nie ma czegoś takiego, że Polaris RZR nie chciał albo nie mógł. No nie, to był przypadek. Nie ma. To był czysty przypadek, słuchajcie, to był czysty przypadek, ale wszystkie trzy maszyny fajne, wszystkie trzy do czego innego, ten to wariat kompletny w ogóle, to nie wiem co w ogóle, naprawdę, zresztą zobaczycie to na przebitkach, co się w ogóle działo. Myślę, że kamera to odda dwa razy bardziej niż było w rzeczywistości, ale włosy tak, tu i wszędzie, bo koniec świata w ogóle. Mega! Co się uśmiechasz, bo powiedziałem czyli się podobało. Podobało się. Tu był jeszcze z nami Trail S, jego również znacie. I patrzcie, że było jeżdżone. No to teraz łapcie na przebitkach. A obok nas ostatni, ale akurat model Ranger wersji Hunter. Zobaczcie, ubrałem się tak bardzo pod kolor, ale wieje dzisiaj cały dzień, słuchajcie, raz chmury, raz słońce, nawet trochę deszczu. I tutaj też było mocno jeżdżone w błocie. Co było fajne, to, że mogliśmy się legalnie wyszaleć na legalnych trakach. Było dynamicznie.
było momentami przerażająco. Ale jest osoba z nami, która ma wielkie doświadczenie. Człowiek, który jeździ w Mistrzostwach Polski i zna się na rzeczy jak mało kto. Damian, bardzo Ci dziękujemy za dzisiejszy. Mała poprawka, serwisuję na Mistrzostwach Polski, ale tak, pojeździliśmy dzisiaj, tak jak Adam wspomniał, po legalnych odcinkach, bo są to drogi gruntowe dopuszczone do użytku. Jak widać po uśmiechach chłopaków, wypaliło, zaskoczyło. Myślę, że dzisiaj zaraziliśmy na pewno jedną osobę nową zajawką. Jak to się rozwinie, to zobaczymy. Myślę, że niedługo ujrzymy ich w swoich wózkach, no bo z tego co zauważyłem, to chyba będą mieli swoje wózki. Także obserwujcie ich profile, wbijajcie na profile AirMoto, bo będzie się działo. Bardzo Ci dziękuję. No właśnie powiedziałeś to, co ja chciałem powiedzieć, bardzo ważnego, czyli AirMoto, firma, z którą dzisiaj jesteśmy, która również sprzedaje Polarisy, serwisuje, przygotowuje do motorsportu, więc komplet od A do Z, również no można tam dosłownie robić wszystko, nie? Bo serwis pogwarancyjny, naprawy powypadkowe, więc kompletnie od A do Z. I też jesteśmy bardzo wdzięczni, bo zabawa była mega, wyszaleliśmy się niesamowicie i ogromna przyjemność z jazdy terenowej, bo jak człowiek jeździ terenówką, to ma wrażenie, o kurde, tu będzie grubo, tu coś się uszkodzi. Przekraczamy granice. Na pewno jazda takim UTV-em i w takim terenie z osobami, które mają jakiekolwiek doświadczenie, na pewno jesteśmy w stanie przesunąć granice bezpieczeństwa. W miejscu, gdzie w terenówce, w zwykłej terenówce wciskamy hamulec, tutaj dodajemy gazu i te dziury są po prostu pochłaniane przez UTV-a. No więc ja uważam, że warto tego spróbować. Zapraszamy do AirMoto i czekamy na Was. O, a jeszcze jedno, bo wspomniałeś, sorry, zanim skończymy, o jeszcze jednej ważnej rzeczy, mianowicie konstrukcję. I tutaj mamy konstrukcje przestrzenne z klatkami i tak dalej, coś czego zwykłe terenówki nie mają, więc nadwozie jest niesamowicie sztywne, no a wózki też kosztują okolice albo powyżej grubo 100 tysięcy złotych, to w zależności, ale ta konstrukcja jest warta swoich pieniędzy. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki również. O, było naprawdę super i nawet fryzura mi się trochę zburzyła. Ale nie ukrywam, bijajcie śmiało tutaj, bo warto. Wyciągarki co prawda dzisiaj nie używaliśmy, ale było fajnie. No i każdy ze swoim szpejem, nie? Patrzcie, Damian nakrywa tak samo jak ja, wersja ręczna. Tak jest, ale możecie zobaczyć u mnie, ten u Adama też. Tak. Masz drona, takie ujęcie ma z drona. Ale wszystkie Ci wyślę, także nie przejmuj się. A, dobra, to też coś wrzucę do siebie, bardzo tak. Ci dziękuję. Nakręcone w 4K, po tak prostu, jak Ty filmujesz. Nie, może zmienimy wyścigi płaskie na teren. Powiem Wam, że teraz rozumiem Ciebie, teraz Ciebie rozumiem. O co tam chodzi, nie? No, to jest kosmos. Polecam każdemu. A jeszcze i tak mieliśmy dzisiaj w miarę przyczepnie, bo warto, żebyś kiedyś sobie spróbował RZR-a Turbo, bo tu dzisiaj jeździliśmy wolnosącymi, one mają tam jeszcze mocniejsze 180 koni zamiast 100, czy tam 115. I dodatkowo, jak sobie włączysz tył napęd, to chodzisz takimi slajdami, że to się w głowie nie mieści. Wiesz, stówka na bodziku, a ty lecisz. Powiem Ci, trzeba głowę przestawić, bo ja już tutaj przy tym mówię, kurczę, nie przejedziemy tędy, nie przejedziemy, a lecimy jak po asfalcie po tych terenach. Niesamowite. Niesamowite. No zresztą Damianowi nagrywałem przebitki, ja się trzymałem mniej więcej tak. A aparat, aparat krążył. Ale było naprawdę super. Także polecam każdemu. Uśmiechy na ustach nie są bez przyczyny. Dokładnie. Ślicznie Wam dziękuję, wbijajcie i oczywiście obserwujcie, a dla Was wkrótce będziemy mieć więcej materiałów, które nie przybliżą Wam szpeje terenowe. Wiecie, że kiedyś jeździłem Jimiakiem, teraz już co prawda Jimiaka nie mam, ale jak widzicie, dzięki AirMoto i Polarisom bawię się naprawdę dobrze. Dzięki śliczne i do zobaczenia. Cześć!